Szanowny Boże, coś Wam powiem. Z wiarą bywa różnie. Raz nas uskrzydla, uspokaja, raz dołuje i wkurza. Tak zwyczajnie, bo coś nam nie wyszło. Nie widzimy dobrego rozwiązania naszych problemów. Dochodzimy wtedy do wniosku, że chyba mamy kryzys wiary. Ale życie pokazuje, że jak pojawia się jakikolwiek kryzys, gospodarczy, ekonomiczny, emocjonalny, to należy wprowadzać jakieś rozwiązania zmierzające do zmiany. Czasem trzeba z czegoś zrezygnować, żeby zaoszczędzić. Czasem należy coś dołożyć, żeby wiara całkiem nam nie zgasła. W żadnym wypadku nie można pozostać bezczynnym. Słuchamy dzisiaj: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Objawiłeś się prostaczkom. Nie są to słowa ujmujące komuś zasług czy obraźliwe. Mówiłem ostatnio, że między wiarą w Boga a naszymi uczynkami wynikającymi z wiary jest różnica. Mądrość tego świata to skupianie uwagi na sobie. Mówienie potokiem słów, które są piękne, ale nic nie wnoszą. Można się nimi zachwycić, ale nie doświadczyć niczego więcej. Prostota wiary to bycie konsekwentnym. Na przykład podjęcie się stałej modlitwy, realizowanie jakiegoś postanowienia, które będzie Bogu przypominać o mnie. A raczej przypominać mi, że w Nim mam Ojca, który kocha, który czeka, który wypatruje mojego nadejścia już z daleka. Przykładem jest list z małego księcia, który umówiony na wskazaną godzinę zaczyna czekać już godzinę prędzej, bo wie, że za chwilę nastąpi piękny czas spotkania z przyjacielem. Jezus mówi dalej, zachęcając nas do tego, żeby przychodzić, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje nam się, że już nie mamy siły i czasu na cokolwiek. Mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Czyż nie są to słowa pełne miłości, troski, pragnienia, bycia blisko nas? Któż z nas nie doświadcza problemów, niech pierwszy się wypowie. To wszystko, co oferuje nam Bóg, jest też dla nas zadaniem. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Uczcie się miłości. Bądźcie z tą miłością uwiązani. Nie zostawiajcie jej i nie uciekajcie od niej. Jarzmo to jest pełne słodyczy, nie uwiera, nie gniecie. Ciężaru nie odczujesz, bo gdy kochasz prawdziwie, nic nie jest ciężkie. Szczęść Boże.